Dziś wspominamy rok 1997 na tej ulicy, jak i na wielu innych w stolicy naszego województwa w Opolu. Wiemy, jak mieszkańcy przeżywali te dni, nie tylko tego 10, ale już wcześniej, kiedy było wiadomo, że dotrze do nas wielka woda. Spotykamy się dzisiaj w miejscu 5A przy 11 listopada z panem Bogusławem Nierembergiem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się pięknie, panie redaktorze. To jest tak, że wszystkim nam ciężko w Opolu mówić o tych dniach. Pan jako mieszkaniec tego domu i jako zawodowy dziennikarz w dwóch rolach musiał się w tym momencie zmierzyć z czymś, co chyba dla nas tydzień wcześniej, dwa tygodnie wcześniej było czymś niewyobrażalnym, że będziemy chwilę później mówić, to była powódź tysiąclecia. Panie profesorze, chciałem zapytać o to, jak było przed tym 10, kiedy było już wiadomo, że może coś takiego nastąpić, a mimo wszystko wszyscy mówili nie, jakoś nas to ominie. Pewnie pan za chwilę pokaże te miejsca, pokaże te wały, pokaże rzekę i no i właśnie, i te 25 lat temu, czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że byliśmy kompletnie nieprzygotowani, także i my w jakiś tam sposób taki myślowy, że może nam się taka tragedia zdarzyć? Panie redaktorze, zanim odpowiem na to pytanie, to jest jak ze wszystkim. Jeżeli ktoś umie i potrafi zarządzać, to sobie poradzi właściwie z rozwiązaniem prawie każdego problemu. W radiu, w którym i pan pracował, i ja swego czasu pracowałem, był mądry inżynier Rybajczyk, który jak się dowiedział, że woda idzie Odrą, to sam pojechał ze swoimi służbami do Raciborza, pomierzyli, nanieśli to na poziomicę i inżynier Rybajczyk na schodach radia, jak się wchodzi na górę, narysował kreskę. Pomylił się o 30 centymetrów. Oni wymontowali nawet gniazdka ze ścian. Wobec powyższego, czy to można było zrobić także w przypadku mieszkańców Małopola? Tak, można było. Tylko trzeba wiedzieć, jak zarządzać. Ale zanim odpowiem na pana pytanie, jak to wszystko wyglądało, wie pan, myślę, że nie ma co rozpaczać. To była tragedia rzeczywiście, ale z drugiej strony proszę popatrzeć, ten dom wyglądał zupełnie inaczej. Dzięki powodzi pewnie nabraliśmy kredyty, które... Ostatni kredyt spłacę w maju przyszłego roku, czyli 26 lat po powodzi, ale jakoś sobie poradziliśmy i tak jak pan widzi przy tej ulicy, większość moich sąsiadów sobie poradziła. Wtedy ten dom miał płaski dach, nie bardzo było nas stać na jakąś inną formę. Teściowie nam taką surową plombę podarowali. Jak ta woda przyszła, to tam na dachu siedzieliśmy z synem i naszym psem, który najbardziej cierpiał. No bo jak biedny, duży owczarek niemiecki, który zawsze szedł na spacer, żeby się załatwić, a nagle na dachu. Jak on ma się? To takie były problemy. Zanim też tego 10, kiedy ta woda przyszła do Opola, to trzeba też pamiętać o tym, co było wcześniej. Przez dwa tygodnie padał deszcz i to taki bardzo solidny. Przy czym ta woda się tam w parku niedaleko podnosiła, Odra wylewała do parku, więc myśleliśmy, że to jakoś tak będzie taka parkowa, że tak powiem, powódź. Tymczasem ta powódź 10 lipca, ja nie wiem, czy to była powódź tysiąclecia, ludzie lubią nadawać takie nazwy, ale nas dotknęła w sposób szczególny i za mojego w sumie dość długiego żywota większej powodzi nie było. Tam jest tabliczka, na której widać poziom powodzi. Zresztą na okolicznych domach, nie krzyło tam naprzeciwko, na przykład widać, jak wysoko ta woda doszła. No, dlatego, była podobno jednak trochę wyżej, bo ten ślad nie do końca zostanie. Otóż to, jak pan popatrzy, prawda? Tak, to widzi pan, tam wyżarło na murze naszych sąsiadów sprzeciwka, ten biały pasek to jest poziom wody, do którego woda doszła, to ten najwyższy, a potem ona stanęła. Dlatego, że zatkały się studzienki kanalizacyjne i byliśmy trochę jak w Wenecji. I wie pan, byliśmy odcięci od świata, z synem siedzieliśmy na dachu i ten świat, który tego pierwszego, drugiego i kolejnych dni powodzi się objawił, to mało kto o tym mówi, ale to było piękne, bo świeciło słońce, niebo było niebieskie, a tu wszędzie była woda. Brudna, to prawda, ale jednak woda, Wenecja prawie że. I wtedy
radziliśmy sobie, no, jak kto mógł, jak kto potrafił. Proszę popatrzeć, z tego balkonu tam do sąsiadów to kawał drogi, prawda? Nie mieliśmy, no tak, i no, nie mieliśmy, no właściwie, no kawa, ja jestem kawiarzem. I sąsiedzi nasi, państwo wachoscy, Danka mówi, ja mam kocher i gotuję kawę, tylko jak ci podać tę kawę? No więc znaleźliśmy na strychu taki mały dziecięcy łuk i z tego łuku strzelaliśmy, żeby ucelować w to okno. Strzelaliśmy długo i namiętnie, aż się udało. I ten sznurek przeciągnęliśmy i Danka po tym sznurku razem z Krystianem, swoim mężem, jakoś tam ten przeciągnęli. Ten termos z kawą i napiliśmy się tej kawy. Rzeczywiście to, co się tutaj działo, przeszło chyba wyobrażenia nas wszystkich. Wtedy wychodzą z ludzi te najpiękniejsze i najgorsze rzeczy, dlatego że na przykład był taki Czesiu Mackiewicz, który tam przepływał taką łodzią i przywoził nam chleb, przywoził wodę, ale też słyszeliśmy tutaj głosy ludzi, którzy okradali domy tych, którzy no, się wyprowadzili stąd i nie zostali w swoich mieszkaniach. To smutne, no, ale to takie życie jest. Natomiast kiedy woda się zatrzymała, a potem zaczęła opadać, mało kto już dziś chyba pamięta, że właściwie dzięki strażakom z Berlina udało się tę wodę wypompować. Bo no właśnie, jak się pozbyć tej wody? I takim symbolem naszego trwania, bo przecież po drugiej stronie Odry jest ogród zoologiczny i te biedne zwierzęta, część wywieziono, a część się nie udało wywieźć i one jakoś z tego ogrodu zoologicznego były wymywane na naszą stronę Odry, na wyspę Pasiekę i pamiętam symbolem naszego trwania w tej powodzi, symbolem dającym nam nadzieję był jeleń, wielki, potężny jeleń, nie wiem jak on, jakoś tak udało mu się tam zakręcić i on nie dał się wciągnąć w ten główny nurt, który tam pod wiaduktem płynął. Jakoś tam zakręcił i stanął na tym moście. I pamiętam, patrzyliśmy na niego, ponieważ to był gigantyczny wysiłek. On stał na tych chudych nogach, mu się trzęsły z wysiłku te nogi. I następnego dnia patrzymy, on dalej tam stoi. Tam rosły drzewa, to on obżarł z liści te drzewa. Potem jak już ta woda, dzień dobry. Jak ta woda trochę opadła, to nosiliśmy mu chleb, nosiliśmy mu jedzenie. No ale to wielki, potężny zwierz. Często się mówi, panie profesorze, o tym, że działania władz ówczesnych mogły być inne. Tak jak sam pan powiedział, reakcje ludzi też inne. Mogło. Sąsiadów. Wie pan, 9 chodziliśmy tutaj w koło, w Młynówce, patrzyliśmy na Odrę, jak ten poziom wody rośnie. W nocy przedstawiciel władz, taki najważniejszy, włodarz Opola, mówił, nie, nic złego nie będzie. Wobec powyższego spokojnie położyliśmy się spać. Następnego dnia rano, czyli 10 lipca, zadzwonił telefon u nas w domu. Dzwoniła Janka Hajduk-Nijakowska. Moja żona odebrała telefon i Janka mówi, Sylwia, co wy jeszcze robicie tam? Szybko uciekajcie, bo woda już idzie. No i zaczęliśmy się jakoś nerwowo zbierać, właściwie nie bardzo wiadomo, co z tym wszystkim robić. Tutaj jeździły radiowozy policyjne i przez megafony, proszę uciekać, woda idzie, zaraz tu zaleje tę waszą wyspę. No i wsiedliśmy, tu stał samochód, zabrałem żonę, dwójkę moich synów, pojechaliśmy na Krakowską tam do teściów i z synem moim starszym, który miał wtedy 17 lat, Maćkiem, wracaliśmy już po pas w wodzie. Już tutaj woda była, próbując coś uratować. Nic nam się nie udało uratować. Zatkaliśmy się mieliśmy takie schody kręcone wtedy w domu, zatkaliśmy się na tych schodach. Ja mówię, daj spokój Maciek. Weszliśmy na piętro, ale ta woda ciągle się podnosiła i podnosiła. I ja mówię, wiesz co, a chodź, wejdziemy na dach, ponieważ chciałem, żeby się to dziecko nie bało, no kurczę pieczone, żeby mój strach mu się nie udzielił. Weszliśmy na ten dach, ktoś nawet zrobił podobno z jakiegoś helikoptera takie zdjęcia, nie wiem, nigdy nie widziałem. I gdzieś w jakichś wiadomościach były takie zdjęcia, jak siedzimy na tym dachu. Szczęśliwie woda doszła tylko do tego poziomu, na parterze lampy mieliśmy w wodzie i się zatrzymała i dalej nie rosła. Dobrze, że nie rosła. Panie profesorze, rozmawiamy też
Myślę, że może nawet przeniesiemy się za chwilę gdzieś w pobliże tej wody, bo pewnie wielokrotnie idąc pan, idzie pan w stronę mostu, idzie pan w stronę kolejnej naszej wyspy, to pewnie zastanawia się pan też. Ja też chciałem pana zapytać, jako niezwykle doświadczonego dziennikarza i radiowego, i telewizyjnego, o to, jak dzisiaj patrzymy z tej perspektywy 25 lat na ten radiowo-telewizyjny przekaz, na rolę mediów, jaka się wtedy wytworzyła, no bo obydwaj też uczestniczyliśmy. Ja do dzisiaj pamiętam rozgłośnie w budynku telekomunikacji i te działania oklejone karteczkami, samochody z jakąkolwiek informacją. No ale może właśnie w tej drugiej części rozmowy porozmawiamy właśnie o tej roli mediów. Dobrze, bardzo chętnie. To ja chętnie panu opowiem, bo tu w tym budynku obok, w tej kamienicy obok mieszkali państwo Kasperkowie już nieżyjący i opowiem, co się wtedy działo tego 10. To była rzeczywiście zdumiewająca historia. Chodźmy w takim razie, pokażę to panu.